Witajcie, z tej strony Paweł z Planteon i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was do Skoroszewic, do cudownej rodziny państwa turbańskich, do pana Marka i jego syna Huberta. Od wielu lat zajmują się oni hodowlą kóz i w ostatnich latach zaczęli też produkować bardzo dobry ser. Nie ukrywam, że ta historia gdzieś szczególnie do mnie trafia, ponieważ ja sam wywodzę się z rodzinnej firmy i bardzo doceniam to, kiedy rodzina z pokolenia na pokolenie jest w stanie cierpliwie krok po kroku budować ten swój biznes i biznes, który się także bardzo dobrze rozwija. Także liczę na to, że Wam ta historia się spodoba tak samo jak mi. No i nie pozostaje mi nic innego jak Was zaprosić i miłego oglądania. Typowy dzień w naszym gospodarstwie zaczyna się przed 5 rano. Ze względu na to, że o 5 zaczynamy doić. A przede wszystkim doimy albo brat Wojtek albo ja. No ja myślę, no tata przede wszystkim jest osobą bardzo pracowitą. Pracuje od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych. Jak chodzi o odpoczynek w gospodarstwie, gdzie jest produkcja mleka, to praktycznie nie ma go wcale, bo kozy muszą być dojone 365 dni w roku. To mleko musi być zagospodarowane tak samo. I znowu na wieczór o godzinie 16 zaczynamy znowu dój. No i praktycznie to już się kończy, bo jak się wydoi, to jest prawie godzina w pół do siódmy i na tym kończymy pracę. Dłużej pracować nie pracujemy, bo trochę trzeba mieć życia i dla siebie. Mleka jest pełna chłodnia. Tak ładnie jest, właśnie sfilmować jest nawet. No i teraz zaczynamy tą laczę. Do beczki dojedzie do tej. Do przedgórnik. Serów. Były czasy takie, że nie było gdzie tego surowca sprzedać. No i wtedy już tak powoli ewoluował ten proces taki, że zaczniemy sami przetwarzać mleko. Ten produkt finalny jednak przynosi ten najlepszy efekt i najlepszy po prostu zysk. Bo po co to odstawiać całe mleko, jak można tą tak zwaną, jak się mówi, śmietanę spijać. Taki wczesny etap w przygotowaniu mleka, no to zajmuje się tym moja mama, a następne etapy, czyli krojenie skrzepu, formowanie, to już robimy razem wspólnie. Rozpocząłem taki kurs serowacki, który odbywa się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, ale mamy w planach też zajęcia w innych serowarniach, takich większych. No i tam też będzie możliwość jakby poznania nowych smaków serów. Najczęściej czarnuszka, kozieradka, czosnek, niedźwiedź i mieszanki przypraw. Wszystkie możliwe, które można dać na tą chwilę, to dodajemy do serów. Thank you.
na dzień dzisiejszy są lepsze i takie wygodniejsze traktory, no to wtedy się praktycznie wsiada do takiego nowego traktora, jak do kokpitu samolotowego bez mała. No ale jest akurat taki, jak jest, to jest traktor z gdzieś z lat 70. No ale jest dobry. I tak tym starymi dziadkami się turlamy. Wcześniej w tym, na tym gospodarstwie gospodarzył dziadek, czyli ojciec mojego ojca. Później nasz ojciec, Bolesław. Nie dożył tak zwanych leciwych lat, bo mając 54 lata zmarł na chorobę nowotworową. Dziadka nie miałem okazji poznać. Dziadek zmarł 2 lata przed moim urodzeniem. Pradziadka poznałem i miałem okazję też zapoznać się z jego zapiskami, które prowadził na temat Skoraszewic i parafii Skoraszewice. No i stąd też mam wiedzę o tak by życiu dziadka, pradziadka i w jakich czasach żył, jak po prostu, jakie funkcje sprawował tutaj we wsi. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest nasza mama właśnie. 88 lat ma. Gospodarka to jest bardzo ciężka praca. To nie ma święta. Bo jeżeli jest inwentarz, niedziela jest tak jak co dzień. Bo to wszystko trzeba nakarmić i nie ma niedzieli. Bo o swojej godzinie, jak mówię, kozy muszą być wydojone o tej samej godzinie, co codziennie. No, kto się pracowity urodził, to będzie do śmierci pracował. A kto leniuch, to będzie do... Ja mam 88 lat, ale ogród jest cały mój. Ja robię, że teraz jestem po tej operacji. Ale tak to ja obiady gotuję codziennie, bo to jest moja pasja. Ja to lubiłam. Ogród i obiady, kuchnia. To pasja moja. Babcia, nie ukrywam, że też nam pomaga tutaj bardzo dużo. To babcia jest zawsze chętna do pomocy. Jeżeli ma siły, no to przychodzi i nam pomaga. Tym bardziej jak mama jest zaangażowana w produkcję serów, to wiadomo, że coś tam w domu zawsze jest do zrobienia. No to babcia na przykład mamę w tym zastępuje. Babcia jest osobą energiczną, wygadaną, pełną wigoru. 88 lat, jeździ rowerem sprawnie, nawet sprawnie od taty. Myśmy tu mieli kury, kaczki, indyki, perlice. Wszystko było. To utrzymanie było, nie szło się do sklepu. Choć wracamy do tej żywności takiej, jaka była kiedyś. I to jest, tak bym powiedziała, prawidłowe. Najdalej mam siostrę, która ma 96 lat, skończone w Kielcach. Miałam siostrę najstarszą, która żyła 102 lata i 2 tygodnie.